Autoklawizowany beton komórkowy. Produkt, który znalazł szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie, wypierając na plan dalszy inne, tradycyjne materiały. W chwili obecnej wytwarzamy już 2 miliony metrów sześciennych betonu komórkowego rocznie. Jest lekki, lżejszy od wody. Odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, od 30 do 90 kg na centymetr kwadratowy. Dzięki korzystnym właściwościom fizykotechnicznym nadaje się doskonale do wznoszenia ścian osłonowych budynków mieszkalnych. Beton komórkowy charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną. Chociaż jest wytrzymały i mocny, łatwo daje się obrabiać zwykłymi narzędziami ciesielskimi. Zalety te czynią beton komórkowy bezkonkurencyjnym materiałem budowlanym, odkrywającym dla budownictwa ogromne możliwości nowoczesnych rozwiązań. Stąd coraz powszechniejsze jego zastosowanie. Istnieje już u nas 14 wytwórni betonu komórkowego, zlokalizowanych w różnych punktach kraju. Jesteśmy w zakładach produkcji elementów budowlanych. Wytwarza się tu wszelkie rodzaje elementów ściennych z betonu komórkowego autoklawizowanego. Są to elementy drobno, średnio, a także wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Różnorodność produkowanych elementów z betonu komórkowego umożliwia ich zastosowanie do budowli o różnych rozwiązaniach architektonicznych. Najprostszy bloczek gazobetonowy zastępuje 18 cegieł, z których każdą trzeba wykłaść oddzielnie, umacniać zaprawą itd. W porównaniu z tradycyjną cegłą postęp niewątpliwy. Jednak zadajmy sobie pytanie, czy w dzisiejszej dobie wystarcza zastąpić cegłę bloczkiem gazobetonowym? Odpowiedź jest jednoznaczna, oczywiście nie. Przy wznoszeniu domów z elementów drobnowymiarowych nakład robocizny jest wciąż duży. Każdy bloczek trzeba spajać zaprawą jak cegłę. Krokiem naprzód jest budownictwo z elementów średnio i wielkowymiarowych, takich jakie tu widzimy. Ale czy jest to metoda najwłaściwsza? Nie, wciąż daleko nam do doskonałości. Po wzniesieniu ścian trzeba bowiem wykonać elewację, to znaczy tworzyć drugi plac budowy, stawiać rusztowania, a następnie nakładać tynk, co nawet przy zmechanizowaniu robót tynkarskich jest pracochłonne. Rozwiązanie tego problemu tkwi w produkcji elementów z gotową fakturą, wykonaną w zakładzie prefabrykacji. Zakłady produkcji elementów budowlanych w Redzie, jako pierwsze w Polsce, rozpoczęły produkcję wielkoblokowych elementów budowlanych z gotową fakturą zewnętrzną typu relief. Thank you.
Na przedstawionych tu zdjęciach obserwujemy właśnie przebieg produkcji takiego elementu. Na dno formy pokrytej matrycą zakłada się folię igielitową, która zapobiega przyczepności betonu oraz umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni elementów. Następnym etapem jest dostawienie boków formy oraz ułożenie i stabilizacja siatek zbrojeniowych. Przygotowana forma przetaczana jest pod mieszarkę. Po wypełnieniu masą zarobową o temperaturze około 45 stopni wędruje do komór wstępnego dojrzewania. Przed wprowadzeniem formy do autoklawu, gdzie w temperaturze 195 stopni i pod ciśnieniem 12 atmosfer przebiega główny proces hartowania betonu komórkowego, podcina się nadrost, zdejmuje boki formy oraz tnie masę na żądane typorozmiary. Odpadają kawałki wypalonej folii, a na powierzchni elementu pozostaje rysunek. Elementy z betonu komórkowego o fakturze typu relief nie wymagają żadnej innej warstwy wykończeniowej poza farbą emulsyjną polinit, tworzącą walor kolorystyczny. Gotowe elementy przewozi się specjalnymi środkami transportu na budowę. W czasie drogi są one ułożone w zestawy powierzchniami fakturowymi do środka. Między powierzchniami elementów układa się przekładki z filcu. Takie właśnie elementy stosowane są na ściany osłonowe budynków mieszkalnych wznoszonych przez gdańskie budownictwo na osiedlu Przymorze. Zakłady produkcji elementów budowlanych w Solcu Kujawskim w dążeniu do zwiększenia gotowości technicznej produkowanych dyli ściennych z betonu komórkowego przystąpiły do fabrycznego ich fakturowania plastyczną zaprawą włóknistą. Po uzbrojeniu formy wysokiej, zalaniu masą zarobową, pocięciu na krajalnicy i poddaniu obróbce termicznej w autoklawie, dyle ścienne przeznaczone do fakturowania są rozformowywane i składowane w pakietach w magazynie wyrobów gotowych, skąd transportuje się je na stanowisko obróbki mechanicznej. Dla zapewnienia bowiem właściwych tolerancji wymiarowych, przy łączeniu dyli elastycznym klejem kauczukowym, ich płaszczyzny stykowe obrabia się na specjalnym agregacie całkowicie zautomatyzowanym. Thank you.
przed przystąpieniem do fakturowania dyle zmywa się wodą. Teraz następuje dwukrotny natrysk płynnej tapety. W innych przypadkach może to być powłoka styrenowo-metakrylowa, inkrustowana kolorowym grysem. Roboty elewacyjne przestają być problemem. Fakturowane dyle, zabezpieczone odpowiednio przekładkami, wędrują na plac budowy. Dyle obrabiane i fakturowane są powszechnie stosowane w bydgoskim budownictwie mieszkaniowym. Poważnym krokiem w kierunku uprzemysłowienia budownictwa jest zastosowanie na ściany osłonowe wielkiej płyty z betonu komórkowego o wysokim stopniu gotowości technicznej. Osiągnięciem przemysłu betonów w tym zakresie jest uruchomiona przez zakłady produkcji elementów budowlanych w Solcu Kujawskim mechaniczna linia scalania i fakturowania. Przed przystąpieniem do scalania w elementach składowych dokonuje się nawiercania otworów, a w elementach nadprożowych wycina się wręby. Na stanowisku uchylnym do scalania nakłada się klej kauczukowy, który wypełnia spoiny między elementami. Po wprowadzeniu ściągu scalającego oraz założeniu górnej i dolnej blachy oporowej stanowisko uchylne zostaje opuszczone do poziomu. Kluczem dynamometrycznym dokręca się nakrętki ściągu, a płytę wraz z podkładem przenosi się na zmechanizowaną linię obróbki i fakturowania. W procesie fakturowania na płytę nakłada się warstwę gruntującą, a po osuszeniu w tunelu warstwę podkładową, gryz i warstwę nawierzchniową. Z kolei płyta wędruje do następnego tunelu suszarniczego, gdzie w ciągu 4 godzin w temperaturze 50 stopni następuje utwardzenie powierzchni. Dalszą czynnością produkcyjną jest wstawienie stolarki okiennej i parapetów. Tak całkowicie przygotowana do wbudowania wielka płyta przewieziona zostaje specjalistycznymi środkami transportu na plac budowy. Dopiero fabrycznie całkowicie wykończona wielka płyta z betonu komórkowego stanowi przewrót w przemysłowych metodach budownictwa tak pod względem jakościowym, jak i uzyskanych efektów ekonomicznych.
Oto budowa pierwszego w Polsce budynku mieszkalnego, którego ściany osłonowe montuje się z wielkopłytowych elementów całkowicie przygotowanych w zakładzie prefabrykacji. Budynek ten znajduje się na osiedlu Żwirki i Wigury w Solcu Kujawskim. Thank you.